Siemanko, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wędkarskiej Dychy. Dzisiaj przynęty, o które prosiliście najczęściej w komentarzach pod poprzednimi filmami, czyli oczywiście przynęty szczupakowe. W tym odcinku skupimy się na gumach i to gumach w takim przedziale 10, 12, 13 cm. Odpuścimy sobie póki co te większe 18, 20 czy nawet 20+. Mimo tego, że są one piekielnie skuteczne, to dla nich przygotujemy oddzielne zestawienie. Dzisiaj te najbardziej klasyczne rozmiary. Bez zbędnego gadania przechodzimy do zestawienia. Numer 1 w zestawieniu Dragon Fatty. Guma o bardzo klasycznej konstrukcji, dosyć szerokim tutaj korpusie, zresztą jak sama nazwa wskazuje, Fatty, czyli grubasek. Duża płetwa, bardzo fajnie zamiatająca, przynęta z mocnego silikonu, dzięki czemu odporna na zęby szczupaków. Bardzo fajny detal w postaci tych wypustek, które znajdują się tutaj na grzbiecie. Dzięki temu możemy sobie fajnie dostosować haczyk, w którym miejscu on później wyjdzie przy zbrojeniu, więc bardzo ułatwia to zbrojenie. Możemy dzięki temu bardzo równo uzbroić gumę, przez co ona bardzo równo pracuje. Świetnie się sprawdza zarówno w jednostajnym prowadzeniu, gdzie tak się buja lekko na boki, jak i w opadzie. To był Dragon Fatty. Druga pozycja to klasyczny Reaper od Mansa, przynęta od wielu, wielu lat na rynku. Złowiła już na pewno miliony szczupaków. Również klasycznie brzuszek troszeczkę większy, przecieniowany ogon i fajnie zamiatająca płetewka. Odrobinę bardziej miękka guma, czego następstwem jest to, że ten ogonek potrafi zostawać w pyskach szczupaków. Dzięki temu, że on jest tak cienki i tak miękki, bardzo fajnie pracuje, no ale ma też swój minus w postaci tego, że często się urywa, no ale coś kosztem czegoś. To był Mans. Kolejna przynęta w zestawieniu, to zdecydowanie najmłodsza przynęta w moim pudełku, czyli Herring Shad od Savage Gear. Najmłodsza w tym rozmiarze, ponieważ rozmiary 9, 11 i 13 cm, które doskonale się wpisują w to zestawienie, zostały wypuszczone na rynek w tym roku. Ale Herring zapracował sobie tak jakby swoimi poprzednikami w rozmiarach 16, 19 i nawet większych na to, żeby zdecydowanie być uznawanym za jedną z topowych gum szczupakowych. Tutaj te wszystkie atuty tych większych zostały zachowane. Bardzo fajne odwzorowanie detali, bardzo mocna guma. Wszystko to, co kryje się za określeniem 4D w Savage Gear, czyli skanowanie, zapach i tak dalej, i tak dalej. I bardzo fajna praca, lekko buja się na boki, dodatkowo zamiata ogonkiem. No to, co szczupaki lubią, więc tutaj nie ma co kombinować. W tym przypadku 13-centymetrowy, moim zdaniem najlepszy do łowienia szczupaków. Kolejna przynęta to Pulse Shad od Berkleya. Konstrukcja taka, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o takie gumy szczupakowe typu kopyto. Przecieniowany ogonek, dosyć gruby korpus. Guma bardzo twarda, na pewno najtwardsza z tych wszystkich, ale to jest ogromny plus, ponieważ bardzo odporna na zęby szczupaków. Przy czym przy tej twardości gumy zupełnie ona nie traci na pracy. Fajnie buja się na boki, bardzo duży ogon, fajnie zamiata. Troszeczkę trudniej ją uzbroić może przez to, że jest tak twarda, ale zdecydowanie moim zdaniem jest to bardziej plusem niż minusem. Fajnie wklejane oczy, nadające takiego realizmu tym przynętom. Duża gama kolorystyczna, od klasyków typu perła, przez jakieś właśnie takie Fire Tigery ponaturalne, na przykład imitacje szczupaka. To był Pulse Shad. Dalej przynęta, która jest zdecydowanie najbardziej realistycznie wykonana ze wszystkich w moim zestawieniu, czyli Ricky the Roach od Westina. Wszystkie detale, płetewki, łuski, nawet linia boczna, przynęta, która doskonale imituje płoteczkę czy wzdręgę, właśnie w takich naturalnych kolorach najczęściej występuje, ale zdarza się też w takich kolorach bardziej agresywnych jak Fire Tiger. Mega fajna praca, troszeczkę inna niż klasyczne gumy szczupakowe, nie tak szeroko pracująca i zamiatająca ogonem, tylko drobno, szybciej zdecydowanie, ale często szczupaki lubią taką pracę. Przy tym rozmiarze 10 cm ona jest bardzo taka apetyczna, że tak powiem, bo ma fajne proporcje, jest grubym kąskiem, mimo że stosunkowo krótkim, to fajny taki kawał mięsa, więc zdecydowanie godna uwagi. To był Ricky the Roach. Dalej jedyny w zestawieniu Twister, aczkolwiek nie do końca nazwałbym tę przynętę Twisterem, ponieważ ma ona korpus bardziej z Rippera, tylko twisterowy ogon. Jest to Pro Grab Fox Rage. Przynęta, która właśnie w tych sytuacjach, gdy te szeroko pracujące gumy, to co wspomniałem wcześniej przy Rickim, nie działają, to twisterowy ogon, troszeczkę mniej mieszający wodę, ale dający fajny impuls do ataku szczupakom, często bardzo fajnie się sprawdza, fajne wklejane oczy, twarda guma. Oprócz tego, że zamiata ogonem jak to twister, bardzo, bardzo delikatnie buja się na boki. To jest rozmiar 12 cm. Zdecydowanie przynęta godna uwagi.
Dalej przynęta, która zdecydowanie złowiła mi najwięcej szczupaków w życiu. Mam ją na pewno w pudełku z 15 lat. Chodzi oczywiście o Relaxa i klasyczne kopyto 4L. Również fajne i skuteczne jest kopyto 3-calowe. Natomiast ta czwórka to zdecydowanie guma, która doskonale mieści się w takim przedziale najbardziej uniwersalnych przynęt. Oprócz tego, że doskonała przynęta szczupakowa, to świetna też na sandacze, no ale to tak jakby na marginesie. Fajnie, szeroko, bujająca się, zamiatająca ogonem. No ideał i chyba w zasadzie pierwowzór takich przynęt typu kopyto. Przecieniowany ogonek tutaj dla lepszej pracy. Przez to bardzo fajnie zamiata ogonem. Stosunkowo twarda guma, no wszystko się tutaj zgadza. Bardzo klasyczne kolory, nie ma tu żadnych fajerwerków typu właśnie 3D i tak dalej, no ale czasami jest to po prostu niepotrzebne. Tutaj ta przynęta doskonale się wspisuje. Na marginesie dodam, że ten tak zwany policjant biało-niebieski to jest zdecydowany numer jeden. To było kopyto od Relaxa. Dalej mamy przynętę, która już bardzo mocno wpisała się w gumy szczupakowe w wielu pudełkach naszych spinningistów, czyli Shadtease od Westina, w tym przypadku 12 cm. No, przynęta, która podobnie jak Ricky the Roach, no, firma Westin słynie z tego, że bardzo, bardzo dba o detale. Tutaj też mamy imitację łuski, imitację linii bocznej, jakieś tam płetewki, oko, wszystko to, co fajnie odwzorowuje małą rybkę. Bardzo twarda guma. Delikatnie szersza tutaj, ale niezbyt przecieniowana, przez co fajnie buja się na boki. Twardy ogon, ale fajnie pracujący. Wszystko tutaj tak jakby w tej gumie się zgadza. Bardzo fajnie pracuje, minimalnie wręcz obciążona, nawet na 2-3 gramowych główkach, gdzie chcemy obłowić jakieś bardzo płytkie partie wody, jednostajnie zbijając, ale na ciężkich główkach również świetna w opadzie. Na marginesie też bardzo fajna guma sandaczowa, ale to tak tylko jako wrzutka. Shadtease Westin 12 cm. To była kolejna pozycja. Kolejna przynęta to przynęta, której nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu i chyba wszyscy się ze mną zgodzicie. Nie wiem, czy jest wśród Was ktoś, kto nie zna tej przynęty. Chodzi oczywiście o Savage Gear Cannibal. W tym przypadku 12,5 cm jest to rozmiar, który moim zdaniem najlepiej wpisuje się w takie szczupakowe łowienie, aczkolwiek świetnie sprawdza się również dziesiątka, a nawet ósemka, kiedy te szczupaki żerują na trochę mniejszych rybkach. Fajnie przecieniowany ogon tutaj, taki segmentowany, przez co bardzo szeroko, fajnie pracujący. Guma dodatkowo buja się lekko na boki. Fajne wgłębienie tutaj w pyszczku, dzięki czemu komponuje się to super z główką. Tak naprawdę no, chyba nic więcej nie muszę dodawać. Cannibal, kwintesencja gumy ogólnie spinningowej, że tak powiem, bo nie chcę powiedzieć szczupakowej, bo w każdym rozmiarze praktycznie łowi i sandacze, i szczupaki, i okonie. Także to był Cannibal, na pewno przynęta, która musi się znaleźć w Waszych pudełkach, jeżeli jeszcze jej nie znacie. No i ostatnia przynęta, którą darzę ogromnym sentymentem i na którą też złowiłem bardzo dużo ryb ostatnimi laty. Oczywiście jest to Fish Hunter od Mikado. Konstrukcja klasycznego kopyta, przecieniowany specjalnie tutaj ogon, tak jak w poprzednich gumach. Dosyć długie, ale wąskie kopyto, przez co bardzo fajnie pracujące. Guma super buja się na boki. W tym sezonie wyszły również Fish Huntery 3D, czyli pomalowane bardzo, bardzo realistycznie, ale ja jestem ogromnym fanem tej klasyki, czyli właśnie takich kolorów jak ten pomarańcz, czy Fire Tiger, czy jakieś perły. Tego typu kolory zdecydowanie najlepiej mi się zawsze sprawdzały, jeżeli chodzi o Fish Huntera. To jest długość 13 cm, natomiast świetny również 10,5. O tych mniejszych już nie wspominam, bo chyba nie muszę, no są one doskonałe. 7, 8 do okoni, czy sandaczy, czy nawet mała piąteczka. Także to był Fish Hunter od Mikado. To było top 10 gum szczupakowych w tym średnim segmencie, jeżeli chodzi o wielkość. Mam nadzieję, że jeżeli do tej pory nie znaliście tych przynęt, to bardzo szybko pojawią się one w Waszych pudełkach i na Waszych agrafkach i przyniosą Wam mnóstwo fajnych szczupaków. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dzwoneczka, wszystkiego tego, co niezbędne. Zresztą wiecie, jak to działa. Do zobaczyska nad wodą. Trzymajcie się. Piona.